W tej części przedstawię Wam kultowy mikser Beniera DJM-300. Jest on dedykowany do odtwarzaczy CDJ-100 i CDJ-500. Jest to model praktycznie niezniszczalny, bezawaryjny. Ten egzemplarz pochodzi z 1997 roku. Mimo tego, jak widzicie, jest praktycznie w stanie niezużytym, czego nie można powiedzieć o współczesnych modelach, która już po 2-3 latach wyciera się na przykład farba pod faderami. Jak widać, ten, mimo że jest ciągle w użyciu, sprawuje się i technicznie, i wizualnie bardzo dobrze. Te egzemplarze były wyprodukowane jeszcze w Japonii. Obecnie Pionier jest produkowany w Malezji. Jest to doskonały sprzęt na swój pierwszy setup i na niewielkie imprezy. Jest to mikser dwukanałowy, czyli możemy odtwarzać dwa źródła dźwięku jednocześnie, ale możemy do niego podłączyć aż 4 urządzenia, na przykład 2 gramofony i 2 odtwarzacze CD. Niestety jakość jest to urządzenie z lat 90. nie odpowiada troszeczkę współczesnym standardom klubowym, nie posiada wyjść zbalansowanych, ale jeżeli będziemy go wykorzystywać na małe imprezy lub do nauki w domu, jak najbardziej może się sprawdzić na długie lata, nie będziemy musieli tutaj dokładać do serwisu. Przewód zasilający jest tutaj starego typu, jest on niewymienny, także kiedy nam się przełamie, no to jego wymiana będzie dość kłopotliwa, trzeba będzie rozbierać mikser, stąd musimy na niego uważać. Mamy tutaj przełącznik napięcia pomiędzy napięciem amerykańskim i europejskim, stąd ten mikser możemy sobie spokojnie importować zza oceanu. W obecnych modelach ten przełącznik jest ukryty w środku, więc wymaga już to ingerencji serwisu, aby to napięcie sobie przestawić. Nie znajdziemy tutaj wyjść zbalansowanych, mamy tylko 2 pary wyjść master. Możemy tutaj wyjście sygnału poprowadzić wyłącznie przez przewody cinch. Stąd korzystając obecnie z takiego miksera w klubie, trzeba byłoby się zaopatrzyć już w odpowiednią przejściówkę. Wyjście dźwięku, czy to w klubie, czy do domowego odsłuchu, możemy sobie skorzystać właśnie z tych wyjść master. Czy to jeden, czy dwa, nie ma znaczenia. Mamy tutaj 2 wyjścia, także możemy podłączyć 2 niezależne zestawy odsłuchu. Mikser jest dwukanałowy, ale możemy do niego podłączyć 4 urządzenia, na przykład 2 gramofony i 2 odtwarzacze CD. Mamy tutaj po 2 pary wejść. Wejścia fono służą nam do podłączenia gramofonów. Wejścia CD, oczywiście do odtwarzaczy CD. Wejścia gramofonowe mogą pracować również właśnie w trybie CD, do tego służą te przełączniki. W tej chwili mamy tutaj przełączone w tryb line, czyli teraz do tych wejść normalnie możemy sobie podłączyć odtwarzacze CD, jakąś MP3, czy inne urządzenia, które pracują właśnie w trybie liniowym. Natomiast jeżeli przełączymy je w tryb fono, teraz do tych wyjść jest podawane wyższe napięcie i możemy tutaj podłączyć gramofony. Należy właśnie pamiętać o tych przełącznikach, bo jeżeli tego nie dopilnujemy, to później ani odtwarzacz CD, ani gramofon, jeżeli będą one nieprawidłowo przełączone, nie będą nam wydawały tutaj żadnego dźwięku. Tutaj mamy jeszcze wyjścia control, to na przewody mini jack, służą nam do korzystania z funkcji fader start. Więcej o funkcji fader start dowiecie się w kolejnej części. Z tej strony znajduje się wejście mikrofonowe na duży jack. Tutaj jeszcze mamy jedno gniazdo uziemienia gramofonu. Ten mikser posiada tylko jedno gniazdo uziemienia, stąd jeżeli podłączamy 2 gramofony, no to po prostu uziemienie z 2 gramofonów podłączamy do jednego gniazda. Słuchawki w tym mikserze podłączamy do panelu frontowego, oczywiście standardowe gniazdo, duży jack. Omówimy teraz panel czołowy miksera.
Z prawej strony sekcja master. U góry włącznik zasilania. Tutaj jak widzimy jest takie zabezpieczenie plastikowe dookoła, które ma nam tutaj uniemożliwić przypadkowe wciśnięcie i wyłączenie zasilania tego przycisku. Poniżej mamy wskaźnik diodowy poziomu sygnału. Ten mikser nie posiada wskaźników przy kanałach, stąd musimy sugerować się wyłącznie tym wyświetlaczem. Jako iż mamy tutaj tylko jeden wskaźnik diodowy na cały mikser, poniżej mamy przełącznik, dzięki któremu możemy sobie zmieniać tutaj kanały, które będą pokazywane właśnie przez ten wskaźnik. No i tutaj, jeżeli widzicie, wcisnąłem raz, teraz pokazuje nam tylko kanał numer 1. Kanał numer 2 jest w tej chwili nieaktywny, stąd mamy tutaj 0. Także jeżeli chcemy właśnie wyrównać poziomy głośności pomiędzy dwoma kanałami, no to sobie wtedy tutaj właśnie przestawiamy tym przełącznikiem i po prostu mamy z lewej strony kanał pierwszy, z prawej strony kanał drugi. Teraz z powrotem przełączyłem na master i po prostu pokazuje nam sumę sygnału wychodzącą z miksera. Oczywiście musimy pilnować, aby tutaj ten sygnał za bardzo nam nie wychodził, plus tak 2-3 dB maksymalnie. Ten mikser akurat nie ma, zwykle jest jeszcze tutaj taki pomarańczowy wskaźnik diodowy, tutaj są od razu czerwone powyżej zera. Stąd one muszą tylko nam tam delikatnie migać. Oczywiście nie robimy czegoś takiego, że te diody nam się tutaj palą do końca światłem ciągłym. Bo wtedy właśnie mamy przester. Poniżej master level, pokrętło, które ma tutaj właśnie za zadanie odpowiadać za głośność wychodzącą z miksera, więc tym możemy sobie wysterować główny poziom dźwięku, który nam będzie wychodził z tego miksera do końcówki mocy. Z lewej strony znajduje się sekcja mikrofonu. Mikrofon podłączamy na panelu tylnym. U góry pokrętło mic level, czyli głośność mikrofonu. Niżej dwuzakresowy equalizer. Mamy tu tutaj tylko wybór pomiędzy tonami niskimi i tonami wysokimi. Także możemy po prostu dodać to, czego brakuje w naszym głosie. Poniżej znajduje się sekcja słuchawek. Pokrętło monitor level odpowiada nam za głośność tego, co słyszymy w słuchawkach. I tutaj monitor selector, 3 przyciski. Możemy sobie wybrać, co chcemy słyszeć w słuchawkach. Czyli podświetlimy sobie kanał pierwszy, będziemy słyszeć to, co jest wpięte tutaj do kanału pierwszego, kanał drugi, to co mamy na kanale drugim i master, czyli będziemy słyszeć sumę sygnałów z naszego miksera, czyli chociażby dwa kanały na raz, żeby sprawdzić, czy nam już się utwory ze sobą zgrywają. Jeżeli wyłączymy, nie będziemy słyszeć w słuchawkach nic. Także te czerwone lampki odpowiadają nam tutaj za włączenia poszczególnych rzeczy. Możemy podsłuchać albo dwa kanały razem, albo sam master. Także już wedle jak komu wygodnie, jak kto lubi. Jak już wcześniej wspominałem, mikser jest dwukanałowy, czyli możemy odtwarzać dwa źródła muzyki jednocześnie, ale możemy tu podpiąć do 4 urządzeń. Do zmiany źródeł pomiędzy tymi urządzeniami służą właśnie te dwa przełączniki. Input selector. Możemy sobie wybrać, powiedzmy, gramofon CD. Ale jednocześnie możemy odtwarzać wyłącznie dwa źródła. Te suwaki, czyli line fadery, odpowiadają nam za sterowanie poziomem głośności dźwięku danego kanału. Tutaj znajdują się liczniki BPM. Są one automatyczne, ale musicie pamiętać, że pokazują tylko wartość orientacyjną. Czyli, że dany kawałek jest w granicy około 130 BPM, a nie 140. Jeżeli będziecie polegać wyłącznie na licznikach, to gwarantuję, że miks nie wyjdzie poprawnie.
Jak widzicie, ten licznik nam się tutaj w trakcie odtwarzania zmienia. Możemy go sobie zablokować tym przyciskiem. I teraz już ta wartość nie będzie nam tutaj pływała podczas odtwarzania utworu. Lub liczniki zupełnie wyłączyć. Co do nauki oczywiście polecam. Mimo że tutaj nie mamy nic podłączonego, no to i tak on pokazuje jakieś wartości z kosmosu. Nie ma tutaj miejsca, aby umieścić właśnie line fadery pod equalizerem, stąd equalizer jest umieszczony obok. U góry pokrętła trim służą nam do korekcji głośności danego kanału. Oczywiście z tym też nie możemy przesadzać, jeżeli jakiś utwór jest za cicho, no to należy go lekko podgłośnić lub odwrotnie. No i trzy zakresowe equalizer, tony wysokie, tony średnie i tony niskie. Po drugiej stronie mamy analogicznie to samo do drugiego kanału. W dolnej części miksera znajduje się crossfader, który służy nam do przechodzenia pomiędzy dwoma kanałami. Niestety nie mamy tutaj możliwości regulacji jego pracy. Także działa nam tylko w jednym trybie. Tutaj znajdują się przyciski służące do aktywacji funkcji Fader Start, czyli startowania utworem za pomocą crossfadera, czy też tych faderów. Nie musimy wtedy używać przycisku Play, co jest przydatne w czasie, kiedy podczas imprezy, powiedzmy, Play nam się zepsuje. Lub też do innych funkcji, o których dowiecie się w kolejnych częściach naszego kursu. Tutaj znajduje się przełącznik pomiędzy crossfaderem a właśnie tymi faderami na kanałach. Tutaj możemy sobie ustalić, na co ta funkcja fader start ma nam działać. Czy chcemy startować właśnie przesunięciem crossfadera, czy chcemy startować tymi suwakami. I właśnie cross, ten suwak. I tutaj H, właśnie line fadery. Aby sobie to aktywować, tą funkcję, należy właśnie sobie włączyć tutaj odpowiednie kanały. Kanał pierwszy to lub to i kanał drugi to lub to. Jeżeli chodzi o funkcję tego miksera, to by było na tyle. Jak to wykorzystać w praktyce, dowiecie się w kolejnych częściach naszego kursu.